Proszę Państwa, proszę już usiąść, zabrać miejsca i poproszę o ciszę. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 24. sesji Rady Miejskiej w Olsztynie. Stwierdzam, że na stan 21 radnych w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować obrady. Jedna osoba jest nieobecna, usprawiedliwiona. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Olsztynie, pana burmistrza Olsztyna, pana Andrzeja Rogozińskiego, panią zastępcę burmistrza, panią Justynę Mikołajewską, panią skarbnik gminy, panią Irenę Jakubczyk, panią sekretarz gminy, panią Hannę Sitkowską, starostę powiatu wolsztyńskiego, pana Ryszarda Kurba, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów gminnych jednostek, sołtysów gminy Wolsztyn, media i wszystkich zaproszonych, zebranych i zaproszonych na dzisiejszą sesję. Dzisiejszą sesję rozpoczynają z nami szczególni goście, których również bardzo serdecznie witam. Są to pan Piotr Wrzecioniarz, prezes zarządu TIFPOL SP z OO we Wrocławiu, profesor Politechniki Wrocławskiej oraz pani Joanna Wiśnicka, kierownik przedstawicielstwa. Witam Państwa serdecznie. Witam również serdecznie pana Sebastiana Strzecha, przedstawiciela firmy Compnet. Witam Państwa serdecznie i cieszymy się, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie i będziecie uczestniczyli w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Zanim przejdziemy do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, zapoznam Państwa z dwiema ważnymi i dobrymi wiadomościami, które przyniosą nam radość i satysfakcję. W dniach 6 i 7 września 2012 roku przeprowadzony został w Urzędzie Miejskim w Olsztynie audyt recertyfikujący systemy zarządzania jakością z zakresu realizacji zadań w administracji publicznej według normy ISO 9001:2800. Zaproszeni goście, pan profesor Piotr Wrzecioniarz i pani kierownik przedstawicielstwa, pani Joanna Wiśnicka, przybyli na dzisiejszą sesję, aby wręczyć certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2800 dla Urzędu Miejskiego w Olsztynie w zakresie realizacji zadań z zakresu administracja publiczna. Poproszę teraz pana profesora o zabranie głosu. Szanowni Państwo, przyjeżdżam tutaj raz na 3 lata i obserwuję to wszystko, co tutaj się dzieje. Z jednej strony z zewnątrz, no bo w nocy przyjechałem, była mgła, ale można było miasteczko zobaczyć. Z drugiej strony obserwujemy to od środka, jak funkcjonuje po prostu urząd. I powiem tak jak chciałem zacząć. W Olsztyn to ma szczęście. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj, proszę Państwa, bezrobocie jest mniejsze niż gdzie indziej. Ja wczoraj tutaj jadąc o 23:00 słyszałem audycję w Polskim Radiu w pierwszym programie i było powiedziane, że w Poznaniu bezrobocie jest najmniejsze w Polsce ze wszystkich miast. W Poznaniu poszukują pracowników do pracy. Sprawa nieznana w całej Europie. Poznań i Wrocław. Ja jestem z Wrocławia. Natomiast później usłyszałem, że na drugim miejscu pod względem pozytywnym, to znaczy, że jest bardzo niskie bezrobocie, jest ten region, Olsztyn.
Myślę sobie, Boże, w polskim radiu o takich rzeczach mówią i ja to słyszę. Ja akurat w nocy tutaj jadę. Spóźniłem się, zamiast być o 23, przyjechałem o 24, bo mgła była nieziemska. Gdzie była? Koło Wolsztyna. Na to już nie mamy żadnego wpływu. Dlatego, że proszę Państwa, na całym świecie mówi się, że miarą skuteczności zarządzania jest sukces ekonomiczny. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć certyfikat, dyplom. Tu chodzi o to, żeby to wszystko przełożyło się na jakość pracy, żeby to wszystko przełożyło się na sprawy ekonomiczne. Przecież Państwo wiedzą, że system zarządzania jakością powstaje w gremiach międzynarodowych. Tam rolę wiodącą pełnią Amerykanie, Japończycy i Niemcy. Oni się spotykają, wymyślają te nowe normy i potem cały świat to wdraża. Tak to wygląda. My, Polacy, znowu mamy szczęście. Jesteśmy bardzo blisko naszych zachodnich sąsiadów. Państwo wiedzą, Polska jest naszym głównym partnerem ekonomicznym, są Niemcy. Natomiast my jesteśmy u nich chyba na 6. miejscu. I popatrzcie, cała Europa jest w fatalnym nastroju. Wszędzie jest bezrobocie makabryczne. Ja mam studentów z Hiszpanii, którzy proszą mnie o pracę w Polsce. A Polska kwitnie. Nie tak, jakbyśmy chcieli. Są miejscowości, gdzie bezrobocie jest 25-30%, ale to nie tutaj, to nie w Olsztynie. I dlatego ja chciałbym pogratulować wszystkim tutaj obecnym, wszystkim ludziom z tego regionu, że są tacy aktywni, są tacy przedsiębiorczy, że ten region po prostu świetnie wypada. Przeszedłem się w nocy i zobaczyłem, co nowego jest od mojego ostatniego przyjazdu tutaj. Infokiosk, to jak wyszedłem tam, gdzie spałem z tego miejsca, zobaczyłem infokiosk. To była sprawa, której poprzednim razem nie widziałem. Fontannę zobaczyłem tutaj. Myśmy we Wrocławiu też zrobili fontannę. Też to prezydent Dutkiewicz zrobił. Jarmark świąteczny macie. Poprzednim razem, jak byłem za pierwszym razem, to tych jarmarków nie było. Tu stały jakieś takie brudne samochody, pamiętam wtedy. Szlak żurawi. O szlaku żurawim z kolei się mówi na uczelni. O tym się mówi, że to jest coś nowego, co powstało i to jest właśnie tutaj. A więc ja chciałbym pogratulować wszystkim, którzy tutaj, niezależnie od różnych emocji, o których też słyszałem, niezależnie od wszystkich emocji, chciałbym pogratulować. Komu w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności oczywiście pełnomocnikowi do spraw systemów zarządzania jakością, to znaczy pani Joannie Przybyle. Bo to przecież tak pani, która tam się schowała, nie widzę jej w tej chwili, to ta pani razem z 4 audytorami to wszystko organizuje. Dziękuję pani bardzo. Gratulacje składam również zarządowi miasta, bo przecież to państwo tutaj jakoś nadzorują to wszystko, całej Radzie Miejskiej, wszystkim dosłownie. I chciałbym, żeby państwo te gratulacje przełożyli na wszystkich mieszkańców i na wszystkie podmioty gospodarcze. Pamiętajcie o tym, że siłą waszego, tej małej ojczyzny są podmioty gospodarcze, które tutaj są. To jest siła tego regionu. Ja wróciłem w tej chwili z Silicon Valley, z Doliny Krzemowej. Byłem tam w ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Stanforda. Wiem, jak to jest ważne. W tej chwili dla całego świata najważniejsza jest przedsiębiorczość. Ci, którzy będą przedsiębiorczy, to będą po prostu mieli pieniądze. Koniec wykładu. Państwo wiedzą, profesorowie mówią 45 minut, a potem jest przerwa. Dzisiaj będzie tylko 5 minut i będzie jeszcze odczytanie treści tego komunikatu. Proszę Państwa, bez okularów to muszę wziąć do ręki. Mam przed sobą certyfikat TIF International Certificate dla systemu zarządzania według ISO 9001-2008. W Polsce ta norma została przyjęta w roku 2009. Oświadcza się niniejszym, że Urząd Miejski w Wolsztynie, rynek Wolsztyn, Polska, stosuje system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy i z procedurą certyfikacyjną w tym zakresie. Dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji publicznej.
Jest podany numer rejestracyjny, jest protokół audytu, właśnie ten, o którym pani mówiła. Ja sam go czytałem, sprawdziłem, jak audytorzy to opisali. Opisali świetnie. Przecież my certyfikujemy wiele miejscowości w Polsce, to wiem, na jakim poziomie wy jesteście. Także gratuluję również i pani. Dziękujemy bardzo. Ważne jest, proszę państwa, do 20 września 2015 roku. Czyli przez następny lat, można powiedzieć, możecie mówić, że jesteśmy super zorganizowani. Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie zgodnie z procedurą International Certificate. Podpisał dr Andreas Drexel, jednostka certyfikująca systemy i personel. Panie burmistrzu, bardzo proszę, chciałbym panu przekazać ten certyfikat. Szanowny panie prezesie, panie i panowie radni, drodzy goście, ja chciałbym w imieniu gminy szeroko rozumianej, czyli w imieniu mieszkańców naszego samorządu, wszystkich instytucji działających na naszym terenie, organizacji bardzo serdecznie podziękować za ponowienie tego certyfikatu ISO. Chcę powiedzieć, że funkcjonuje wiele różnych rankingów, wiele różnych, bym powiedział, ocen działalności. Natomiast w momencie, kiedy zostałem burmistrzem, postanowiliśmy poddać się ocenie zgodnie z normami ISO, ponieważ właśnie ten certyfikat jest takim najbardziej obiektywnym wskaźnikiem jakości usług, akurat w naszym przypadku w administracji, nie tylko tutaj na terenie kraju, ale również Unii Europejskiej. I myślę, że on obiektywnie ocenia jakość pracy administracji. Ja myślę, że państwo jako Rada możecie mieć również określoną satysfakcję z tytułu uzyskania tego certyfikatu, ponieważ działalność uchwałodawcza, realizacja uchwał jest również oceniana w tym procesie. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, a szczególnie dziękuję tutaj pani pełnomocnik Asi Przybyle, która jest koordynatorem zespołu pracującego nad wdrażaniem i oceną poszczególnych płaszczyzn działalności naszego samorządu. I chcę powiedzieć, że tak naprawdę głos pana profesora, pana prezesa jest na pewno jednym z nielicznych może tutaj na tej sali, natomiast uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, bardzo często słyszę podobne opinie na temat funkcjonowania naszego miasta, naszego samorządu, również w gospodarki naszego miasta i myślę, że tak naprawdę niezależnie od tego, jak kto chciałby przeinaczyć rzeczywistość, to te fakty będą broniły się same. Chcę powiedzieć, że to nie jedyna tego typu pozytywna ocena. Ja będę o tym mówił w sprawozdaniu, na przykład wspomniany przez pana profesora Szlak Żurawi, bez absolutnie żadnych naszych zabiegów zostaliśmy poproszeni przez Wojewódzki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na ostatnich targach POLYKO, aby zaprezentować, jak to zostało zrobione, jak to zostało sfinansowane i jak to funkcjonuje. Także tak jak powiedziałem, fakty bronią się same i to nie koniec. Bodajże 5 grudnia odbywa się zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów konferencja dotycząca
funkcjonowania gospodarki w Wielkopolsce i też zostaliśmy poproszeni o to, aby przedstawić nasze mechanizmy współpracy z biznesem, z gospodarką, jako przykład do naśladowania dla pozostałych samorządów. I ja bardzo się cieszę, że to, co ileś lat temu przyjęliśmy do realizacji jako priorytet w naszej działalności, aby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju gospodarczego, przynosi określone efekty w postaci rozwijających się zakładów pracy, powstających nowych, oczywiście tutaj przede wszystkim dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców, naszych przedsiębiorców, ale tak jak wielokrotnie mówiliśmy, samorząd nie tworzy miejsc pracy, ale samorząd tworzy dobre warunki do rozwoju gospodarki. I dziękuję panie profesorze również za docenienie i dostrzeżenie tego aspektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również w imieniu swoim i całej Rady Miejskiej dziękuję panu profesorowi za tak wysoką ocenę działalności naszego urzędu i całej Rady. Dziękuję za te wspaniałe, miłe słowa, które uważam, że będą zachętą do jeszcze lepszej pracy, jeszcze większego wysiłku. Dziękuję bardzo. To nie jedyna taka dobra wiadomość dzisiejszego dnia. Mam jeszcze jedną. Kilkumiesięczna wnikliwa analiza zgodności przetwarzania danych osobowych oraz weryfikacja wdrożonej polityki bezpieczeństwa opracowywanej przez Urząd Miejski w Olsztynie zakończyła się pozytywnym wynikiem, co zostało odwzorowane certyfikatem „Jestem bezpieczny”. Certyfikat ten potwierdza, że Urząd Miejski w Olsztynie stosuje się do wymogów prawa w obszarach ochrony danych osobowych. To między innymi dowód, iż urząd dba o bezpieczeństwo informacji, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Certyfikat ten wręczy nam pan Sebastian Strzech, przedstawiciel firmy CompNet. Poproszę teraz pana o parę słów. Dziękuję ślicznie za prowadzenie. Dzień dobry państwu, panią przewodniczącą, radę, mieszkańców i gości. Zanim wręczę jednak ten certyfikat, chciałbym w kilku słowach państwu powiedzieć, co się kryje pod tym certyfikatem. Proszę zwrócić uwagę, to jest raport GIODO, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za rok 2011. Proszę zwrócić uwagę, że 19% kontrolowanych jednostek w ogóle nie posiadało polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 15%, przepraszam, 19% miało ją niezgodną z przepisami, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych, jak i o rozporządzenie z 2004 roku. 12% kontrolowanych nie prowadziło ewidencji osób upoważnionych. Chciałbym tak delikatnie jeszcze wspomnieć, że Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych ma prawo do kontroli w ciągu 7 dni w tygodniu bez uprzedzania, a kara na jednostkę może nawet sięgnąć do 50 tysięcy, a prace trwają dość poważne na to, żeby sięgnęła do 100 tysięcy euro. W końcu jesteśmy w Unii Europejskiej, także waluty, musimy się do tej waluty przyzwyczaić. A tu są pewne statystyki, pewne doświadczenia, które my spotykamy na co dzień, wykonując setki audytów w całej Polsce, gdzie głównym naszym odbiorcą są jednostki samorządu terytorialnego, administracji, począwszy od ministerstw, skończywszy na mniejszych jednostkach. Wchodząc do urzędu bardzo często spotykamy klucze w drzwiach. To jest przykład jednego z urzędów w Mazowieckim, gdzie wchodząc do urzędu pierwsze co widzimy klucze w drzwiach, wchodzimy do pomieszczenia, pan bardzo miły, szukając informatyka oraz burmistrza, pozostawił mnie w pomieszczeniu, gdzie są pieczątki, dane osobowe, systemy informatyczne, gdzie na pendrive'ach wszystko można wynieść. Właśnie mamy taki nieprzyjemny incydent, jeden z urzędów miejskich, gdzie prokuratura już jest, niedługo będzie właśnie kontrola też między innymi GIODO, gdzie pracownik właśnie wyciągnął pewne informacje. A zaraz po tym, wychodząc na zewnątrz, po tym jak jakieś tam 10 minut przebywałem w urzędzie, się okazuje, że na środku jest skrzynka urzędu przy samym wejściu, a w skrzynce, jak państwo widzą, kluczyk i w nim pisze klucze na skrzynka na klucze. Tak więc to są typowe przypadki, które my spotykamy, a to są nasze statystyki. 86%
audytów, jak przeprowadzamy, osoby nas nie legitymują, wchodzimy do pomieszczeń, powołujemy się w zdrobniale na pana burmistrza imię, na administratora bezpieczeństwa informacji, na informatyków, zostawiają nas w tych pomieszczeniach. A długo to będzie trwało? No, może 10 minut. To w takim razie zostawiam klucz w drzwiach, ja idę na śniadanie. Jak pan skończy, to proszę zostawić klucz w sekretariacie. Dobrze? Dobrze. Tak więc to są pewne dane. Jak pytamy się o różne informacje, tak, imię, nazwisko, stanowisko, czy przetwarza pani dane osobowe, tak, pytanie, odpowiedź, ma pani hasło, tak, a jakie? Tak więc to jest jakieś 22% średnio osób, które podają nam te hasła lub trzymają, już na monitorze nie, ale pod klawiaturą, na CD-ROMie ostatnio popularne jest, lub w prawej górnej szufladzie. Chyba że ktoś jest manikutem. Tak więc, krótko mówiąc, to są pewne statystyki, które trochę przerażają, a od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, ustawa z 1997 roku nabrała rzeczywiście toku i tak jak powiedziałem, podobny urząd do państwa niedługo w Wielkopolsce we śnie będzie miał taką kontrolę też GIODO. Także państwo akurat nie mają czego się obawiać. Jak państwo widzą, no niestety już były wicepremier Ministerstwa Gospodarki korzystał z naszych usług, wiele ministerstw, prezesa widzimy tutaj WOKIS-u, czyli Stowarzyszenia Wszystkich Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Prezydentów Urzędów Patentowych, Starostę widzimy Poznańskiego, wiele urzędów z powiatu naszego rodzinnego, Konina, bo my też jesteśmy z Wielkopolski i inne jednostki, które korzystały z naszych usług. A teraz chciałbym wręczyć na ręce pana burmistrza certyfikat Jestem Bezpieczny, który potwierdza, że Urząd Miejski w Olsztynie przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych, radnych, mieszkańców, przedsiębiorców i te dane są należycie chronione. Także gratuluję panie burmistrzu. Dziękuję, ale ja poproszę również tutaj pana Damiana, który jest pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa informatycznego w naszym urzędzie, bo tak naprawdę to przede wszystkim on na ten certyfikat zapracował i poproszę go do wspólnego odebrania tego certyfikatu. No może, ja może inaczej jeszcze powiem, administrator danych osobowych, czyli pan burmistrz powołuje administratora bezpieczeństwa informacji, czyli pana Damiana, czyli ma wiedzieć, kto ma wiedzieć. I pan Damian wszystko bardzo zaangażowany, powiem nawet inaczej, po godzinach współpracował z nami, aby wykonać i żebyśmy zdążyli w czasie. Także gratuluję panu burmistrzowi, również takie osoby po prawej stronie. Także gratulacje. Dziękuję bardzo. Również w tym przypadku chciałbym tutaj podziękować za bardzo pozytywną ocenę organizacji bezpieczeństwa informatycznego naszego urzędu. Może dobrze, że takie akcenty również mają miejsce tutaj na posiedzeniach Rady Miejskiej, bo to jest sfera, której się nie widzi, o której się nie mówi i myślę, że większość osób tak naprawdę kreuje swoją opinię o funkcjonowaniu gminy, urzędu na podstawie tego, co znajduje się w nośnikach informacji, w mediach. Natomiast, żeby dobrze wykonywać zadania, które są nałożone na nasz samorząd ustawami, zarządzeniami wojewody i szeregiem innych aktów prawnych, musi być naprawdę zorganizowana, perfekcyjnie działająca struktura urzędnicza, która nie tylko pozwoli na wykonanie tych zadań, ale spowoduje, że ich realizacja nie naruszy żadnych przepisów związanych chociażby z bezpieczeństwem danych osobowych czy określonych procedur. Chcę powiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy funkcjonować jako odrodzony samorząd, to wyglądało to, no powiem szczerze, zupełnie inaczej, o 180 stopni inaczej. Nikt tego typu kwestiami się specjalnie nie przejmował. Trzeba było ten system stworzyć od podstaw i tutaj dziękuję wszystkim pracownikom naszego urzędu, którzy skrupulatnie, krok po kroku ten system budowali, aby doprowadzić do takiego momentu, kiedy, jak państwo tutaj usłyszeliście, został ten system oceniony, sprawdzony, skontrolowany i zajęliśmy naprawdę tutaj bardzo wysoką lokatę i uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę. Myślę, że jest to na pewno powód do satysfakcji. Chcę też podziękować
i Damianowi, ale szeregu innym pracownikom za bardzo takie kreatywne podejście do nowych technologii informatycznych, które pojawiają się w dzisiejszych czasach. Jak Państwo widzicie, tutaj również obrady Rady Miejskiej już w tej chwili transmitujemy na żywo w internecie. Podejmujemy szereg innych wyzwań, o których pewnie jeszcze tutaj będziemy mieli okazję w przyszłości mówić i myślę, że możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy bardzo nowoczesnym, sprawnie działającym urzędem samorządu lokalnego w Polsce i tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, uważamy, że możemy równać się z najlepszymi. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko, podobnie jak przedmówca, powiedzieć Państwu, że odwiedziłem setki miejsc, setki urzędów w całej Polsce i Państwa urząd robi wrażenie, Państwa rynek, a co do bezrobocia, to ponad 180 urzędów pracy korzystało z naszej współpracy i proszę powiedzieć, mogę powiedzieć Państwu, że Państwa dyrektor, Pani Sylwia, no można powiedzieć, że rzeczywiście dobrze sprawuje swój urząd, w związku z tym, że naprawdę wiele nieciekawych historii słyszę w całej Polsce, jeżeli chodzi o urzędy pracy. Także u Państwa naprawdę, no gratuluję Państwu. Miłego dnia życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panie Sebastianie za również piękne słowa, które Pan nam tutaj przekazał. Dziękuję bardzo jeszcze raz szczególnym gościom za odwiedziny naszego miasta, za to, że mogliśmy rozpocząć dzisiejsze posiedzenie tak wspaniałymi wiadomościami, za to, że po prostu no, mamy w tej chwili ochotę do dalszej pracy, do dalszego działania. Jeśli Państwo dysponujecie czasem, to bym Pana zaprosił Anitę Sikorską, a jeśli nie, to zapraszamy do spaceru. Szkoda, ale zapraszamy wiosną na Szlak Żurawi, w czasie Dni Wolsztyna zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Będziemy zawsze gościć serdecznie, sympatycznie i z dużą radością. Dziękujemy bardzo. Proszę, pan Janik. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, to, co dzisiaj żeśmy tutaj przeżyli, to nie jest jakiś przypadek. Ja podzielę się z Państwem takim doświadczeniem, mianowicie 20 lat temu, gdy byłem kierownikiem Urzędu Rejonowego, a byliśmy jeszcze w strukturze województwa zielonogórskiego, okazało się, że no, ta nasza społeczność tutaj ziemi wolsztyńskiej charakteryzuje się dużą pracowitością i solidnością w działaniu. I to się przejawiało tym, że mieliśmy bardzo wysokie też oceny, jeśli chodzi o prowadzenie tej pracy biurowej, dokumentacji, archiwizacji, księgowości. Do nas, do Wolsztyna przyjeżdżali kierownicy urzędów rejonowych i księgowi, czyli skarbnicy z innych rejonów, żeby się zapoznać z naszym dorobkiem. Także to jest cecha tej społeczności i z najwyższym uznaniem trzeba się o tym wyrażać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Muszę tutaj Państwu powiedzieć, że dzisiejszego dnia czekała nas jeszcze jedna bardzo sympatyczna, dobra wiadomość, ponieważ miał z nami teraz na początku sesji uczestniczyć wolsztynianin pan Tomasz Kośmicki, który został wicemistrzem Polski w olimpijskiej klasie Finn. No ale chcieliśmy złożyć mu gratulacje. Jesteśmy dumni, że też promuje nasze miasto i reprezentuje nas tak godnie, ale nie może dzisiaj wziąć udziału, ani nie może w posiedzeniu grudniowym również, jak się okazuje, wziąć udziału ze względów związanych z swoją dyscypliną sportową, co wiąże się z awansem do kadry narodowej. Ale postanowiliśmy, że gratulacje złożymy mu w przyszłym roku, w styczniu. Na tym, proszę Państwa, tych wspaniałych wiadomości koniec. Za chwilę przejdziemy do naszego pracowitego posiedzenia dzisiejszej sesji. Ja za chwilę pani Bajon udzielę jeszcze głosu. Mam jeszcze taką, zanim przejdziemy do już tej naszej pracy
sesyjnej. Mam jeszcze taką prośbę, proszę Państwa. Mam prośbę, ażeby nie manipulować przy złączach, ażeby aparatura nagłaśniająca dobrze przekazywała nasze głosy i to, co mówimy. Dlatego, że po prostu no, to są te, no, jakby to powiedzieć, w cudzysłowie naczynia połączone i jeśli ktoś tutaj troszeczkę manipuluje, to potem niewyraźnie podaje się głos. Proszę pani Bajon. To znaczy, no może nie chciałam właściwie o tym mówić, ale skoro no, tyle tu jest miłych wiadomości, to może ja się też podzielę z taką wiadomością, bo to akurat miało miejsce w listopadzie, a finał będzie 5 grudnia w Warszawie. Był organizowany przez prezydenta, pod egidą prezydenta Komorowskiego. Raz na 10 lat jest taki organizowany konkurs na najnowocześniejszy budynek, właściwie gmach użyteczności publicznej. Tam są różne kategorie. Zgłoszonych było 1200 budynków i nasza Fala Park zakwalifikowała się do, jest finalistą i zostanie odebrana w Warszawie nagroda. Jeżeli chodzi, był też ranking internautów. No wiadomo, my jesteśmy tutaj małą społecznością, ale no obstawa, tak mówiąc, budynków była ogromna, no bo nasza Fala Park konkurowała z takimi potęgami jak lotniska, gmachy wielkie użyteczności publicznej, czy wszystkie stadiony tutaj, które nowo powstały w Polsce i zajęła wśród internautów 11 miejsce. Co więcej, ukazały się w profesjonalnych czasopismach architektonicznych na świecie. Jest to promocja gminy. Po prostu w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji, również w Korei jest prezentowana Fala Park jako przykład nowoczesnej architektury dwudziestolecia. Także no, możemy się cieszyć, że w Olsztynie nie tylko pełną parą parowozy jadą jeszcze, ale również no, postawiliśmy tutaj na nowoczesną. I co jest ważne, to również jest no, zasługa jednego z naszego mieszkańców, który chodził do szkoły wiejskiej, potem do naszego liceum. Czyli tak jak widać, jeżeli ktoś chce, to no może po prostu osiągać jakieś no, z tego powodu sukcesy, wystarczy chcieć. Także jak już dzisiaj mówimy, to naprawdę mamy się z czego w Olsztynie cieszyć, bo na różnych polach widać tę wspaniałą pracę. Dziękuję bardzo. Proszę pogratulować synowi. Dziękujemy też za tą wspaniałą informację, która także cieszy, bo faktycznie, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, dziwią się, że mamy taki piękny obiekt i że stać nas było na to, że on tutaj powstał i on tutaj istnieje. Proszę znaczy, ja Państwa, tylko dodam, ja mówię o architektach tu w tym. To proszę, przepraszam, grupie architektów na czele, proszę podziękować synem. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do tej pracowitej części naszego porządku dzisiejszego posiedzenia. Informuję, że protokoły z poprzedniej sesji zostały sporządzone zgodnie z jej przebiegiem i zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Do protokołów nie wniesiono uwag, w związku z tym będę prosiła Panie i Panów Radnych o przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji. Może najpierw, proszę pani skarbnik. Ja może chciałabym złożyć takie oświadczenie, czy może wyjaśnienie. Na sesji 9 listopada, reprezentując wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego, wyraziłam się, że środki w kwocie 6 milionów 210 zł zamiast 6210 zł, czyli było to przejęzyczenie, bo te środki zostały przeznaczone na koszty nadzwyczajnej sesji. Po prostu przejęzyczyłam się. Nie była to chęć wprowadzenia społeczeństwa w błąd, ale po prostu przejęzyczenie. Nikt też na to nie zwrócił uwagi. Zresztą z materiałów, które były wysłane na sesję dla wszystkich radnych, jak również umieszczone na stronie BIP gminy Olsztyn, wyraźnie wynika, że jest to kwota 6210 zł, a nie 6 milionów 210 zł. Takie oświadczenie złożyłam do protokołu w Biurze Rady Miejskiej, także po prostu jest to sprostowanie.
wynikający z przejęzyczenia, a nie chęci wprowadzenia w błąd społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uwzględniliśmy to i w protokole jest 6 tysięcy, tak jak powinno być. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janik. Wysoka Rado, ja w dalszym ciągu nie otrzymuję od pani przewodniczącej tekstu protokołu, który jest przygotowany dzisiaj do przyjęcia i no nie mogę poprzeć takiego protokołu, co do którego treści nie mogę się ustosunkować. Nie umożliwiono mi to. Pani przewodnicząca uniemożliwia mi funkcjonowanie jako radnemu. Dziękuję. No po prostu jeszcze raz zwrócę się do pana, panie Janik, ażeby pan w czasie trwania dzisiejszego porządku obrad zwracał uwagę na to, co pan wypowiada, ponieważ pan rozpoczyna dzisiejsze posiedzenie od obrażania. Nie będę zabawiała się w wyjaśnianie panu tych samych spraw i procedur, bo robię to już na której z kolei sesji, więc ograniczę się tylko do milczenia, ale upominam pana. Proszę państwa, przegłosujemy teraz protokół z dnia 30 października 2012 roku. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzamy, panie Krzysiu, że protokół został przyjęty 19 głosami za, jednym głosem wstrzymującym, przeciwnym. Jedna osoba jest nieobecna, dlatego też wszystkich nas jest 20. Przystępujemy do przegłosowania drugiego protokołu z dnia 9 listopada 2012 roku. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że protokół został przyjęty 19 głosami za, jednym głosem przeciwnym. Obecnie przystąpimy do uchwalenia porządku obrad. W zawiadomieniach do dzisiejszej sesji podany został projekt porządku obrad sesji. Czy ktoś z państwa radnych wnosi jakąś uwagę lub propozycję do dzisiejszego porządku obrad? Proszę, panie Janik. Wysoka Rado, w międzyczasie odbyły się 4 rozprawy w sprawie tych likwidacji tych szkół wiejskich. Jest wyrok, był nasz pełnomocnik, pan mecenas Adamczak na tych rozprawach. Czy nie należałoby do porządku obrad wnieść punkt, w którym zostałoby to omówione? To jest pod rozwagę. Jeżeli byłaby taka wola, to dobrze byłoby do porządku obrad taki punkt wnieść jako odrębny temat do omówienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakiś wniosek? Proszę bardzo. Przegłosujemy pana propozycję. Czy ktoś jest za przyjęciem pana propozycji pana Janika? Kto jest z państwa za tym, że zostawimy to na posiedzenie innej sesji, a dzisiaj możemy to wytłumaczyć, podać wiadomość w informacjach? Albo na Komisji Oświatowej. Kto jest z państwa za tą drugą propozycją? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że pana Janika propozycja została odrzucona 19 głosami za, jednym głosem przeciwnym. Proszę państwa, stwierdzam, że porządek obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Olsztynie został przyjęty. Wysoka Rado, przystąpimy do, przepraszam bardzo, przegłosujemy teraz obecny porządek posiedzenia. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 19 osób jest za przyjętym porządkiem proponowanym porządkiem posiedzenia. Jedna osoba jest przeciwna. Wysoka Rado,
Przystąpimy teraz do czwartego punktu porządku obrad. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z prac z okresu międzysesyjnego. Panie burmistrzu, prosimy o informację. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tutaj przed chwilą otrzymaliśmy dwa certyfikaty. Chcę powiedzieć, że w bardzo wielu płaszczyznach działalności gminy otrzymujemy tutaj bardzo wysokie oceny i gdybyśmy chcieli je wszystkie przytoczyć, pewnie zajęłoby nam to sporo czasu. Zresztą myślę, że niekoniecznie na sesji musimy o tym wszystkim mówić, bo myślę, że to gołym okiem jest widoczne po prostu i na ulicach, i w tych miejscach, w których te oceny są dokonywane. Natomiast może jeszcze powiem o jednym certyfikacie, który w naszym imieniu odebrał pan Wojtek Lis, kierownik Gminnego Centrum Informacji, a mianowicie, jak państwo wiecie, jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, która jest w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i między innymi przystąpiliśmy przed laty do utworzenia w Olsztynie z wykorzystaniem środków pomocowych punktu informacji turystycznej. To nie jest tak, że tego typu punkty znajdują się we wszystkich gminach, nie jest to zjawisko powszechne, natomiast zgodnie z planową i taką strategiczną działalnością w zakresie rozwoju turystyki w Olsztynie postanowiliśmy również do tej dziedziny przyłożyć się bardzo profesjonalnie i ten punkt od lat funkcjonuje. Natomiast w ramach tych dwóch organizacji prowadzony jest taki ranking, ocena jakości działalności tych punktów. Bierze się pod uwagę nie tylko przygotowanie pracowników, ale również wyposażenie informatyczne, zorganizowanie techniczne, dostępność. I tutaj akurat podczas tegorocznej edycji uzyskaliśmy, jak państwo widzicie, 3 gwiazdki. To jest również wysoka ocena poziomu działalności tego punktu. Przy tej okazji może jeszcze dopowiem, że zakończone zostały prace związane ze strategią promocji turystyki wielkopolskiej w mediach. Jest to przedsięwzięcie praktycznie sfinansowane w całości ze środków unijnych oraz środków Urzędu Marszałkowskiego. Praktycznie schemat tej kampanii jest już dopięty na ostatni guzik. Rozpocznie się ona na wiosnę przyszłego roku. Dotyczyć będzie najważniejszych produktów turystycznych w Wielkopolsce i chcę państwa zapewnić, że elementy wolsztyńskie będą miały tam naprawdę znaczące miejsce. Przede wszystkim oczywiście turystyka kolejowa, na którą tutaj liczymy i mam nadzieję, że będziemy chociaż małymi krokami, ale dochodzić do tych koncepcji, które też są wypracowane. Natomiast na ostatnim posiedzeniu zarządu, bo jak państwo wiecie, jestem wiceprezesem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, został opracowany plan działalności WOT-u na rok przyszły. Ten plan będzie przedmiotem obrad walnego zgromadzenia jeszcze w tym roku. Natomiast udało się również wprowadzić pewne takie elementy dotyczące samego Wolsztyna. Mamy tutaj między innymi obiekty pocysterskie na naszym terenie. No i też postawiłem taki wniosek, który zarząd przyjął, aby opracować taki program promocji szlaku cysterskiego w Wielkopolsce i myślę, że Wolsztyn tutaj z Obrą i pewnymi innymi elementami również się w tym znajdzie. Niewykluczone, że pojawią się również środki inwestycyjne, o których żeśmy już rozmawiali przy okazji takiego ogólnopolskiego programu, wtedy to nie wyszło, ale mam nadzieję, że tutaj uda się wrócić do tego tematu i w tym nowym rozdaniu 2013-2020 na tego typu działalność również środki się znajdą. Chcę też państwa poinformować, że zakończyliśmy prace związane z koncepcją budowy skateparku w Olsztynie. Nie musimy się chyba w tym gronie przekonywać, jak oczekiwany jest szczególnie przez młodych ludzi ten obiekt w naszym mieście. Tutaj może jestem winny dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego nie udało się tego obiektu zrealizować w bieżącym roku. Przede wszystkim dlatego, iż są bardzo tutaj podzielone zdania, według jakiej procedury formalno-prawnej tego typu obiekt powinien być realizowany. Początkowo tutaj firmy, które składały nam oferty, zapewniały, że można to zrealizować na zasadzie zgłoszenia bez projektu technicznego i pozwolenia na budowę. I takim tokiem próbowaliśmy do tego podejść. Odbyły się tutaj konsultacje z przyszłymi użytkownikami. Wybraliśmy wówczas dostępną technologię, między innymi tutaj z elementami
takimi konstrukcyjnymi z odpowiednich materiałów, ale mimo wszystko niezbyt trwałych, takich jak płyty z masy czy sklejki. Natomiast doszliśmy do pewnego etapu i stwierdziliśmy, że to jednak nie jest do końca satysfakcjonujące rozwiązanie. Postanowiliśmy zrobić to porządnie, tak jak każdą inną inwestycję, a mianowicie najpierw wyłonić firmę projektową, opracować koncepcję, opracować projekt, uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować to tak jak każde inne zadanie. I myślę, że to jest droga właściwa, tym bardziej, że z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W wyniku tej dyskusji, a wiadomo, że tutaj nie jesteśmy alfą i omegą, bo jest to taka działalność, której do tej pory nie prowadziliśmy w zakresie inwestycji, ale w wyniku tych wielu spotkań, konsultacji, również z przyszłymi użytkownikami, myślę, że doszliśmy do opracowania optymalnego modelu. Mianowicie nastąpiła tutaj zmiana technologii. To są wszystko elementy zlanego betonu, odpowiedniej wytrzymałości, odpowiednich właściwościach, odpowiednich gładkościach. Sprawia to, że jest to zdecydowanie bardziej trwałe i bezpieczne od tych elementów i rozwiązań, które chcieliśmy zastosować wcześniej. Także nauka nie poszło na marne. No i jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że koncepcja jest zatwierdzona. Widzimy ją tutaj na prezentacji. Kończy się projekt techniczny. Myślę, że w styczniu będziemy mieli pozwolenie na budowę. No i jak tylko uzyskamy pozwolenie na budowę, no to przystępujemy do procedury formalno-prawnej związanej ze zleceniem i wykonaniem tego obiektu. Zainteresowanych tylko poinformuję, że lokalizacja znajdzie się tutaj na tej naszej działce przy pływalni, na tyłach zespołu boisk Orlik, z dostępem do zaplecza techniczno-sanitarnego. Teren będzie oświetlony, ogrodzony i myślę, że w ten sposób będzie bezpiecznie służył przyszłym użytkownikom. W dniu 9 listopada została podpisana umowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenach rekreacyjnych przy ulicy Dąbrowskiego. To jest ten kompleks na tak zwanych łąkach. Jak Państwo wiecie, tutaj również mamy poślizg, ale absolutnie nie jest to poślizg zawiniony przez nasz samorząd. Mianowicie do dnia dzisiejszego udało nam się w końcu po latach, uzyskać pozwolenie na budowę, szczególnie z powodu tego, że sąsiad tego terenu, czyli browar, mówiąc tutaj takim żargonem wolsztyńskim, kwestionował praktycznie każde posunięcie formalno-prawne. No ale doszliśmy do etapu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Na tej podstawie został rozstrzygnięty przetarg i rozpoczęte zostały roboty. Natomiast no, informacja tutaj z ostatniej chwili, być może pan starosta będzie mógł coś na ten temat powiedzieć. W wyniku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego, również z wniosku chyba pana Wolaka przeciwko powiatowi, prawdopodobnie roboty będziemy musieli wstrzymać, ale tu nie chcę tutaj może wchodzić w szczegóły, także chcę tylko zwrócić uwagę, że pomimo zaangażowania i dobrej woli nie zawsze tutaj wszystko od nas zależy i niekiedy są przeszkody trudne do pokonania. Od 16 października do 6 listopada funkcjonował plebiscyt Przyjazny Urząd, zorganizowany przez gazetę Dzień Wolsztyński oraz portal Przyjazne Miasto. Można było głosować, przepraszam, nasze miasto, można było głosować za pomocą kuponów oraz przez internet. I chcę tutaj no, na pewno z satysfakcją poinformować, że w tym plebiscycie Wolsztyn zajął najwyższą lokatę, zajął pierwsze miejsce. Również podobny plebiscyt dotyczył tutaj oceny w połowie kadencji władz w poszczególnych gminach. Był to system głosowania SMS-owego. Tutaj Państwo widzicie wyniki tego plebiscytu. Może już nie będę ich tutaj komentował. Z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości w niedzielę 11 listopada bieżącego roku w parafii świętego Józefa została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. We mszy wzięli udział przedstawiciele władz, przedstawiciele szkół i organizacji społeczno-politycznych z naszego terenu.
po mszy był przemarsz pod pomnik tutaj w parku przy przychodni. Jak Państwo widzicie, tutaj była 123-metrowa biało-czerwona flaga niesiona przez uczniów naszej szkoły numer 3. Jest to symbol właśnie tej 123-letniej niewoli, kiedy państwa polskiego nie było na mapie i tutaj bardzo serdecznie młodzieży i nauczycielom dziękuję za tą inicjatywę. Myślę, że ona była takim bardzo wymownym elementem naszych patriotycznych postaw. W dniu 13 listopada odbył się finał 16 konkursu Piękna Wieś. Jest on organizowany od 1996 roku i corocznie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy oraz poszczególnych wsi. Celem tego konkursu, jak wielokrotnie mówimy, jest nie tylko docenienie tych działań, które podejmują nasi mieszkańcy w zakresie upiększania swoich posesji oraz właściwego ich zorganizowania pod względem sanitarnym, wypoczynkowym, mieszkalnym. Również to dotyczy działalności sołtysów, rad sołeckich, ale również ten konkurs ma być takim motorem czy motywacją do podejmowania takich działań w przyszłości. W tym przypadku zwycięską miejscowością okazał się Stary Widzim, panu Leszkowi Dalekiemu oraz wszystkim mieszkańcom bardzo serdecznie gratuluję uzyskania tytułu Piękna Wieś 2012 jako w kategorii wsi. Myślę, że tutaj wieś poprzez te swoje działania, które podejmuje pod kierownictwem pana Leszka, w pełni na ten tytuł zasłużyła. Może też poinformuję, że w Gazecie Sołeckiej pan Leszek jest na okładce jako sołtys roku, również już po raz kolejny gratuluję tego tytułu. W dniu 13 listopada nasza gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie Grunt na medal. O tym już była mowa tutaj podczas wręczenia pierwszego certyfikatu. Kiedy zostałem burmistrzem, przyjęliśmy tutaj szereg takich działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego i jednym z tych działań jest przygotowywanie terenów dla inwestorów. Ja tutaj może nie będę tego szeroko omawiał, bo Państwo wiecie, o tym informujemy tutaj praktycznie na bieżąco, ale staramy się, aby potencjalni inwestorzy, którzy rozpoczynają działalność na naszym terenie, ale również ci, którzy rozbudowują czy rozszerzają dotychczasową działalność, mogli skorzystać z naszej oferty pod względem przygotowanych terenów pod inwestycje, tak przygotowanych, aby inwestorzy mogli skupić się na stworzenie nowych miejsc pracy, zorganizowanie samego zakładu, natomiast my pomagamy im w tym, aby grunt pozwalał właśnie na bezproblemowe korzystanie z mediów, aby decyzje lokalizacyjne przewidywały właśnie aktywizację gospodarczą na naszym terenie. Również mamy przygotowane i gotowe do odpalenia procedury związane ze zbyciem takich terenów. No i dzięki temu, jak Państwo widzicie, przez ostatnie lata bardzo wiele firm zainwestowało na naszym terenie. Chociaż mogli wybrać inne gminy, inne tereny, to uznali, że te warunki tutaj w Olsztynie stworzone są najkorzystniejsze. No i myślę, że to też ma jakiś wpływ na tą sytuację, która jest. Choć podkreślam, że tutaj zasługa przede wszystkim jest samych przedsiębiorców. Myślę, że ta wielkopolska mentalność, pracowitość przekłada się na te skutki w postaci, myślę, że bardzo korzystnego wskaźnika poziomu bezrobocia na naszym terenie. Natomiast wracamy do konkursu. W tym konkursie uzyskaliśmy wyróżnienie. Jest to druga lokata po Pile. Myślę, że mieliśmy bardzo duże szanse na pierwsze miejsce, ale nie będziemy tutaj, że tak powiem, kwestionować decyzji kapituły. W naszym imieniu to wyróżnienie odebrała pani zastępca naczelnika Barbara Matuszczak wraz z panem Tomkiem Spiralskim, którzy uczestniczą tutaj w przygotowaniu tych terenów. Myślę, że to też jest bardzo ważny wynik, że w skali całej Wielkopolski możemy się tutaj poszczycić wysoką oceną w przygotowaniu terenów pod inwestycje. 15 listopada w warszawskim Multikinie w Złotych Tarasach w niezwykłej atmosferze odbyła się 7. gala sportowej Polski, podczas której Klub Infrastruktury Sportowej
wręczył wyróżnienia sportowa gmina 2012. Również nasza gmina stała się laureatem tego wyróżnienia. W naszym imieniu odebrał to wyróżnienie pan Paweł Gmerek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No i powiem krótko. Przedmiotem oceny kapituły była działalność inwestycyjna, ale nie tylko, w zakresie promowania sportu, budowania obiektów sportowych, realizowania zajęć pozalekcyjnych, stworzenia określonych programów, które motywują do uprawiania sportu i umożliwiają uprawianie sportu, i myślę, że to też jest określony powód do satysfakcji. 19 listopada została podpisana umowa na przebudowę ulicy Rzecznej. Jak Państwo wiecie, z przyczyn organizacyjnych postanowiliśmy połączyć dwa zadania w jedno, aby w jak najmniejszym stopniu, że tak powiem, przeżyć czy zminimalizować utrudnienia organizacyjne, a mianowicie budowę kanalizacji deszczowej obsługującej nie tylko tą ulicę, ale również ulicę 5 Stycznia, również tutaj sąsiednie przyległe tereny. Połączyliśmy to z budową samej nawierzchni i myślę, że wykonawca, firma bardzo doświadczona, tak to przeprowadzi, aby ten fragment miasta przeżył, można powiedzieć, te trudności związane z realizacją tej inwestycji. 21 listopada miał miejsce Dzień Pracownika Socjalnego. Wszystkim pracownikom tego ośrodka, dyrekcji oraz innym organizacjom współpracującym miałem przyjemność w imieniu również Państwa złożyć serdeczne podziękowania za ich bardzo specyficzną i trudną pracę. No i myślę, że ta działalność, pomimo że na pewno też zawsze powoduje różne zdania, ale mimo wszystko jest wykonywana bardzo dobrze i staramy się tutaj optymalnie, z jak najlepszym skutkiem zrealizować te zadania, które w zakresie o pomocy społecznej i nie tylko są na gminę nałożone. 22 listopada gmina Wolsztyn miała możliwość zaprezentowania, jak już powiedziałem, swojego dorobku inwestycyjnego w zakresie ekologii na targach Poleko w Poznaniu. Mieliśmy okazję zaprezentować między innymi tutaj szlak żurawi na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcę powiedzieć, że odwiedziło nas tutaj sporo osób, które pytały, skąd pochodziły środki, ile gmina dołożyła z własnych funduszy, jak zorganizowaliśmy to pod względem procedur formalno-prawnych, ale również była okazja do rozmów na wiele innych tematów, między innymi, jak Państwo widzicie, nasze stoisko odwiedził pan Tomasz Zublewicz, prezenter pogody w telewizji TVN, który między innymi wydał książkę na temat walorów przyrodniczych i turystycznych, w której również znajduje się Wolsztyn. Nie wiem, Michał, czy tą książkę pan Tomasz dostarczył, ale obiecał nam, że jeden egzemplarz na pewno nam podeśle. Odwiedziło nas tutaj wiele innych osób, między innymi wiceprezesi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prezes Ekoefektu pan Andrzej Tuka, członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pan Krzysztof Masiuk, z którym od lat współpracujemy. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat nowych otwarć, nowych programów, między innymi dotyczących oświetlenia solarnego. Także myślę, że nie tylko promocja gminy, ale również udział był miejscem do pozyskania bardzo ważnych i istotnych informacji dla dalszego funkcjonowania naszej gminy. W dniu 26 listopada odbył się techniczny odbiór dwóch dróg gminnych, a mianowicie odcinek łączący ulicę Powstańców Wielkopolskich z ulicą Lipową, gdzie wykonawcą robót był pan Andrzej, było przedsiębiorstwo usługowe Brukpol, a inspektorem nadzoru pan Andrzej Włodarczyk. No i tego samego dnia, w zasadzie w tym samym czasie, otworzyliśmy drugą
ważną inwestycję drogową, mianowicie pierwszy etap tak zwanej małej obwodnicy, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy na tej sali. Ja myślę i raz jeszcze to powiem, że jest to bardzo ważna inwestycja drogowa, która nie tylko usprawni komunikację w części przemysłowej miasta, ale również otworzy dostęp do nowych terenów inwestycyjnych znajdujących się tutaj na granicy miasta. Już nie mówiąc o tym, że jestem przekonany o tym, że rozładuje, bym powiedział, duży ruch komunikacyjny przepychający się przez miasto, przez centrum i umożliwi przede wszystkim pojazdom obsługującym tą część przemysłową na wykorzystanie właśnie tutaj takiego skrótu pomiędzy drogą w kierunku Leszna i Wielichowa i jeszcze inne możliwości. Dwa słowa na temat etapu drugiego. Jest to zadanie bardzo trudne, informowałem o tym. Mamy do przejścia 3 przejazdy kolejowe, natomiast posuwamy się do przodu. Dochodzimy tutaj do pewnego finału tych wszelkich spraw proceduralno-formalno-prawnych. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku drugi etap zostanie rozpoczęty, żeby go zakończyć z początkiem przyszłego roku. Tak jak powiedziałem, jest to zadanie trudne ze względu na to, na te elementy kolejarskie, ale jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Tak jak w innych przypadkach, to nie tylko droga. Przy okazji rozwiązujemy cały problem wód deszczowych w tym rejonie miasta. Droga między innymi z ulicy Przemysłowej nie będzie już tutaj kierowana na ulicę Żeromskiego po to, żeby się gdzieś tutaj przeciskać i powodować, bym powiedział, przeciążenie tych systemów, ale wręcz przeciwnie, odprowadzimy ją bypassem bezpośrednio tutaj do kanału opaskowego przy jeziorze Beżyńskim po to, żeby rozłożyć równomiernie tą gospodarkę wodami deszczowymi, żeby też odwodnić przyszłe tereny przemysłowe, które tutaj na pewno będą powstawać. Kolejny temat to wszczęta została procedura związana z oddaniem w użytkowanie wieczyste dla osób znajdujących się na liście oczekujących na przydział mieszkań komunalnych, nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w obrębie Komorowa, a tak naprawdę na Beżynie, gdzie stworzyliśmy tutaj indywidualny program budownictwa jednorodzinnego. Myślę, że też takie pionierskie rozwiązanie, które przynosi naprawdę dobre efekty. No i krótko mówiąc, sprzedajemy chyba tak naprawdę ostatnie działki, które tam jeszcze zostały po to, żeby szczególnie młodzi ludzie o niezbyt wygórowanych dochodach mogli znaleźć sposób na własne mieszkanie. Trwają prace nad dokumentacją analityczną wdrożenia energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem. Ja już o tym kilkakrotnie mówiłem. Doszliśmy do pewnego rodzaju finału. Mamy te opracowania zinwentaryzowane i mamy porównane te systemy. No i myślę, że z pewnym poślizgiem, ale rozpoczniemy ich wdrażanie po to, aby uzyskać określone oszczędności, a może inaczej, żeby pomimo rozbudowywanego tego systemu nie rosły koszty związane z oświetleniem ulicznym. Idziemy szczególnie tutaj w dwóch kierunkach, a mianowicie precyzyjne załączanie systemów oświetlenia oparte najprawdopodobniej na systemie sygnału radiowego, załączanie i wyłączanie. No i praktycznie drugi element to sterowanie mocą, też już o tym mówiłem, wprowadzamy najnowszej generacji sterowniki elektroniczne, programowalne, które pozwolą na, można powiedzieć, płynne sterowanie mocą pracujących źródeł światła. Nie tak jak do tej pory, albo lampa świeci, albo nie świeci, albo jest zero zużycia prądu, albo 100%, tylko w określonych sytuacjach będzie można tym natężeniem, tą mocą sterować i to też powinno nam przynieść tutaj określone efekty. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami chcę poinformować, że trwają prace związane z nasadzeniami drzew, krzewów i roślin wieloletnich na promenadzie i przy Wolsztyńskim Molo. Oczywiście efekt tych prac, które w tej chwili trwają, będzie widoczny na wiosnę i w czasie kolejnych lat. Natomiast no, chcemy to zrealizować, aby uzyskać te efekty, które tutaj pokazywaliśmy kiedyś Państwu na wizualizacjach. No i wprowadzamy też system monitoringu po to, aby
te zainwestowane złotówki również we współpracy z przedsiębiorcami, którzy na podstawie określonych przepisów mają możliwość nasadzeń zamiennych, żeby te wykorzystane złotówki i uzyskane efekty były jak najtrwalsze, żeby nie były dewastowane. Tych informacji ja mam bardzo dużo, ale myślę, że tutaj będziemy kończyć. Chcę tylko Państwa poinformować, że w ostatnim czasie zostały przeprowadzone dwie duże kontrole w naszym urzędzie. Pierwsza dotycząca tych zadań, które realizowaliśmy w ramach LIDERA i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mam na myśli przede wszystkim tutaj świetlice modernizowane na wielu miejscowościach. I druga kontrola to elementy infrastruktury turystycznej i sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim. Myślę tutaj o polu namiotowym, myślę tutaj o zapleczu przy Jeziorze Świętym w Obrze. No i chcę powiedzieć, zresztą możecie to Państwo przeczytać w protokołach z tych kontroli, że zespoły kontrolujące nie stwierdziły żadnych uchybień, a wręcz przeciwnie, stwierdziły, że tak jak u nas realizowane są inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej i krajowych, no to trudno znaleźć w jakiejkolwiek gminie. Nie stwierdzono najmniejszych uchybień. No i chcę powiedzieć, jak już przy tym temacie jestem, to przeżyliśmy kilkadziesiąt różnego rodzaju kontroli. I chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w żadnej z tych kontroli, które były często kompleksowe i obejmowały nawet całość działalności gminy, nigdy nie stwierdzono żadnych uchybień. Można sobie zadać pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu ktoś inny przedstawia, że jest tak źle w naszej gminie, ale to pytanie już pozostawię bez odpowiedzi. Szanowni Państwo, idąc dzisiaj do ratusza, na pewno mijaliście tutaj po drodze na rynku drewniane obiekty. Jest to początek przygotowania Wolsztyna do okresu bożonarodzeniowego. Tak jak w poprzednich latach chcemy zorganizować jarmark, kiermasz przedświąteczny, na którym mieszkańcy i nasi goście będą nie tylko mogli uzupełnić zakupy związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. Na rynku będzie tutaj wiele ciekawych atrakcji, między innymi występy dzieci, młodzieży, zespołów muzycznych, także myślę, że tak jak w innych latach przygotowujemy się tak jak zawsze do świąt Bożego Narodzenia. Również jest montowana w tej chwili iluminacja świąteczna. No i mam nadzieję, że wspólnie przeżyjemy miłe święta Bożego Narodzenia w bieżącym roku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś ma pytanie do pana burmistrza w związku z przedstawieniem sprawozdania? Nie ma pytań. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu porządku posiedzenia, punktu 5. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie gminy Wolsztyn. W związku z tym tematem, proszę państwa, wysłaliśmy do szpitala i wszystkich lekarzy rodzinnych działających na terenie naszej gminy zaproszenia na Komisję Zdrowia, ponieważ ten temat był omawiany również bardzo szczegółowo na Komisji Zdrowia. I teraz będzie również tutaj przedstawiony na w dzisiejszym posiedzeniu. Macie Państwo sprawozdania, dostaliście do rąk sprawozdanie z działalności szpitala naszego wolsztyńskiego. Mamy sprawozdanie z działalności, pani Rudzińska przysłała sprawozdanie jako przedstawiciel lekarza przychodni rodzinnej w Olsztynie i pan Radomski również przysłał sprawozdanie jako przedstawiciel lekarza praktyki przychodni, praktyki lekarza rodzinnego. Ja tutaj chcę poinformować, że zaszczycili naszą obecnością, naszą tutaj swoją obecnością nasze dzisiejsze posiedzenie. Pani Iwona Hamrol, osoba pełniąca obowiązki dyrektora szpitala,
i pan Zbigniew Rabiega, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora szpitala. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjęliście to zaproszenie. Nie wiem, dlaczego nie przybyła pani Rudzińska, pan Radomski, bo pan Leśniczak również był zaproszony. No, nie mam pojęcia. Proszę państwa, chciałabym teraz zapytać, czy państwo, pani dyrektor, czy pan zastępca chciałby jeszcze przedstawić, czy uzupełnić informacje, które już omawialiśmy na Komisji Oświaty, czy coś jeszcze tutaj nam przedstawić? Przepraszam, na Komisji Zdrowia. Czy oprzemy się na tym, co przedstawiliście państwo już na Komisji Zdrowia i na, to, na tym, co mamy w informacjach? Proszę bardzo, pani dyrektor, czy pan zastępca? Może ja powiem parę słów. Przedstawiliśmy państwu sytuację na dzień 30 września tego roku. W międzyczasie podsumowaliśmy już październik i strata finansowa nie pogłębiła się, wprost przeciwnie, o 15 tysięcy uległa zmniejszeniu, czyli wynosi za 10 miesięcy 222 tysiące złotych. Z tym, że w tej chwili ważą się losy naszego ubezpieczenia. Jutro spotykamy się, od zdarzeń medycznych dopełnię, bo może państwo nie jesteście w temacie, które to ubezpieczenie nie zostało przez nas podpisane. PZU twierdzi wprost przeciwnie, że wyraziliśmy chęć zawarcia i w związku z tym spotykamy się z grupą prawników w dniu jutrzejszym w obecności pana starosty i mam nadzieję, że tutaj sprawy uda się z PZU załatwić polubownie, ale jeżeli to nie będzie rozstrzygnięte do końca roku, to zmuszeni będziemy zaksięgować kwotę prawie 300 tysięcy na rezerwę, na roszczenia sporne i w związku z tym wynik finansowy pogorszy się o te 295 tysięcy złotych. Również ważą się losy zatrudnienia lekarzy anestezjologów na tak zwany drugi dyżur w szpitalu, to znaczy na dzień dzisiejszy spełniamy wymóg NFZ-u, bo dostaliśmy stosowne pismo z ultimatum podanym okresem wprowadzenia tego drugiego etatu, głównie na zabezpieczenie znieczuleń okołoporodowych i na dzień dzisiejszy ci lekarze dyżurują. Natomiast toczy się debata w skali całego kraju, jeżeli chodzi o właśnie ten etat, ponieważ szpitale przy tak zwiększonych wymogach, a jednocześnie kontrakta, które już otrzymaliśmy w zakresie szpitala, niezwiększonych, czyli praktycznie możemy mówić, że nasz kontrakt szpitalny, zresztą pisałam o tym w informacji, na sam szpital rośnie zaledwie o 0,7%, czyli kwotowo jest to 144 tysiące, podczas gdy spełnienie wymogu zatrudnienia lekarzy anestezjologów wraz z towarzyszącymi im pielęgniarkami anestezjologicznymi zwiększy nasze koszty w granicach miliona złotych rocznie. Także nie muszę mówić państwu, że przyszły rok nie zapowiada się tutaj optymistycznie. Jesteśmy w tej chwili na etapie konstruowania planu finansowego, który będzie przedstawiony zarządowi powiatu na posiedzeniu zarządu 11 grudnia. A z częścią państwa spotkamy się na Radzie Społecznej, która będzie prawdopodobnie też przed świętami Bożego Narodzenia. Także na ten moment już będziemy mieć całościowy plan finansowy. Na dzisiaj do kontraktu z NFZ-u, który jak wiecie państwo stanowi przytłaczającą większość naszych dochodów, brakuje nam jeszcze podpisanego kontraktu na aneksu właściwie do kontraktu na POZ-y, czyli Zespół Lekarzy Rodzinnych, jak również na transporty tak zwane w ramach POZ-u i tutaj jeszcze praktycznie fundusz ma czas do 10 grudnia na zbieranie opcji od lekarzy. Tam może do państwa dotarły, mieliśmy pewne perturbacje z tym związane, spowodowane wejściem konkurencyjnej firmy i próbą przechwycenia naszego kontraktu z NFZ-em w zakresie transportów. Jest to kwota 23 tysiące miesięcznie, tak, no może nie jest to aż tak powalająca w skali naszego kontraktu liczącego ponad 30,5 miliona złotych, ale no niewątpliwie odczulibyśmy to finansowo również przy takim niedoborze środków i w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze, żeby po prostu pozbierać opcje od lekarzy rodzinnych i przywrócić status quo w tym zakresie. Także tak jak powiedziałam, przyszły rok nie zapowiada się lepiej, a wręcz gorzej z powodu zwiększonych wymogów NFZ-owskich w zakresie obsad lekarskich. Toczone są również dyskusje
I akcja także jest informacyjna i oprotestowująca poprzez Związki Powiatów Polskich, Organizacje Pracodawców w zakresie zwiększonych wymogów zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach. Tu również grozi nam zdecydowany wzrost zatrudnienia nawet rzędu do 15%, co nie muszę mówić, że przełoży się również na finanse szpitalne. Na dzisiaj jeszcze to rozporządzenie nie weszło w życie i miejmy nadzieję, że minister zdrowia z tego się wycofa. Czyli generalnie tendencja jest taka, że na kontrakty, które nie rosną prawie wcale, a uwzględniając inflację, wręcz są niższe, nakłada się wzrost wymogów NFZ-owskich w zakresie przede wszystkim kosztów osobowych, jak Państwo słyszycie. Tym samym, jeżeli te koszty osobowe pójdą, że tak powiem, w górę, to nasze możliwości własne w zakresie inwestowania w sprzęt, nie mówiąc już o dostosowywaniu nas do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia, które będą obowiązywały najpóźniej, znaczy wprowadzenie tych wymogów, mamy tutaj czas do końca 2006 roku i praktycznie szpital, 16, przepraszam, tym samym szpital po prostu środków na to nie będzie posiadał na przyszły rok, a czeka nas jeszcze wyzwanie w postaci dokończenia remontu apteki, które już zresztą zostało rozpoczęte, to zadanie. W tym roku wydamy 150 tysięcy, pozostałe 350 przechodzi w naszym planie finansowym na przyszły rok. Także proszę zauważyć, że tylko taki mały odcinek działalności szpitala, jakim jest apteka, wygeneruje koszty rzędu 500 tysięcy złotych, a gdzie to mówić o takich zadaniach ambitniejszych jak remont traktu porodowego, gdzie zakładamy wstępnie, że będzie kosztował w granicach 950 tysięcy do miliona złotych, remont bloku operacyjnego, wprowadzenie sterylizacji centralnej. To są naprawdę duże zadania, które na dzisiaj przerastają możliwości finansowe szpitala. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś może, czy pan zastępca, pan Rabiega chciałby coś powiedzieć? Nie, dziękuję. Temat był omawiany na Komisji Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Może poproszę pana przewodniczącego Dalekiego o przedstawienie dyskusji, która była i o przedstawienie opinii. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni radni. Posiedzenie miało miejsce 12 listopada i tematem numer jeden było funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy. Pani przewodnicząca już wprowadziła, przedstawiła zaproszonych gości, więc mnie już nie przystanie, żeby przedstawić. Natomiast chcę usprawiedliwić pana doktora Ryszarda Rabiegę oraz właściciela Radomskiego, przepraszam, i właściciela Centrum Medycznego, pana Leśniczaka. Jest on na urlopie i zaprasza komisję, jak i pana burmistrza do niego, do Rakoniewic. Tam przedstawi swoje informacje na temat funkcjonowania. Dopiero wraca po 20. No, zaproszenie padło, więc przedstawiam to, należy przedstawić. Omawiane było na tej komisji, w tych sprawach były sytuacja finansowa szpitala, zakupy, lecznictwo i inne sprawy z funkcjonowaniem, liczba leczonych w szpitalu, natomiast z praktyki lekarza rodzinnego z Mats Medium pani Krystyna Radomska przedstawiła funkcjonowanie, pani Rudzińska przedstawiła funkcjonowanie, mam do nazwisk, funkcjonowanie i współpracę z NFZ-em oraz gabinety specjalistyczne. Co więcej, no muszę to powiedzieć, niestety wspólnie doszliśmy, było to pierwsze takie spotkanie z panią dyrektor Iwoną Hamrol, jak i z panem dyrektorem do spraw lecznictwa, że wspólnie doszliśmy do tego, no, że brak opracowanej prawdziwej strategii rozwoju szpitala, no, nadal da się odczuwać i tu myślimy o tym, żeby ja, jak i pan burmistrz, jako członkowie społecznej rady wnieść taki wniosek o, żeby po prostu zarządzanie szpitalem ponosi, weszły w zarządzanie szpitalem weszły 3 samorządy plus powiat, co usprawni, no myślę, że tą gospodarkę i ten dołek finansowy, no i co więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Janik.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na posiedzeniu Komisji Zdrowia, na które się powołujemy, te sprawy były szerzej omawiane i pani dyrektor przyznała, że rzeczywiście to funkcjonowanie szpitala w związku z tym kataklizmem, jaki dotyka służbę zdrowia w naszym kraju w ogóle, to nie jest ten nasz szpital, to jeszcze finansowo jakoś próbuje się utrzymać na tej powierzchni, łatając te różne dziury, żeby uzyskać kolejne kontrakty, które są podstawą funkcjonowania szpitala. Bez kontraktów szpitala nie będzie. Pytałem o potrzeby, ile na ten sprzęt unowocześniany i na jakieś prace związane z modernizacją trzeba. No i okazuje się, że są braki. One zostały określone. Szpital tych pieniędzy nie posiada, jak również samorząd powiatowy nie jest w stanie sam wspierać skutecznie tego szpitala. Ja od 5,5 roku rzucam hasło, żeby samorząd miejski włączył się w to, żeby poprzez przyjęcie wstępnej deklaracji woli, nawet przejęcia szpitala, żeby zmobilizować obydwa samorządy do rzetelnej tutaj dyskusji nad tymi problemami i rzetelnej współpracy, skutecznej współpracy. Naszym zadaniem jest, żeby utrzymać tą placówkę jako uspołecznioną. Nie spółka, nie później może prywatny, bo spółka sobie nie poradzi, ale jako uspołecznioną. Artykuł 68 Konstytucji zobowiązuje władze państwowe do zapewnienia nam, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Z tego państwo z różnych względów się nie wywiązuje. Przede wszystkim ta składka jest za niska i to wszyscy wiedzą, ale brak woli politycznej, żeby to uporządkować. I naszym zadaniem jako samorządu miejskiego jest stworzyć takie warunki szpitalowi, żeby szpital przetrwał jako uspołeczniona placówka służby zdrowia. Ciągle przebija się temat sieci szpitali, tych podległych rządowi, podległych państwu. I naszym dążeniem powinno być, żeby znaleźć się w sieci tych szpitali. To by stanowiło gwarancję przetrwania, gwarancję funkcjonowania, gwarancję zapewnienia należytej opieki zdrowotnej dla mieszkańców i gminy Wolsztyn, i sąsiednich, to co jest w ramach powiatu, a nawet szerzej. Szanowni Państwo, tak niestety z tym zainteresowaniem naszym nie jest, bo mamy wprawdzie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, artykuł 7, obowiązek, punkt 5, obowiązek również zajmowania się opieką zdrowotną w gminie. I ta opieka zdrowotna, jak zajrzymy do naszego budżetu, ogranicza się do rozdziału 851, paragrafy 85153 i 154, a więc tylko zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi. 682 tysiące złotych są rozdawane, żeby pewne jakieś działania tam były prowadzone. Z tego 1/3 to są właśnie wydatki osobowe. Przez 22 lata samorząd miejski nie interesował się tak naprawdę opieką zdrowotną, mimo że ma takie zadanie. I proszę Państwa, ja mam propozycję, żebyśmy potraktowali pana starostę jako posażną pannę, którą musimy tutaj przyjąć i wesprzeć. Ten posag, jakim jest szpital, wprawdzie nie przynosi aktywów, tylko pasywa, bo taki jest charakter tej służby zdrowia, ale kosztem nawet okresowego przesunięcia pewnych inwestycji trzeba wygospodarować znaczne pieniądze na wsparcie tego szpitala. Mówię to całkiem poważnie i wręcz wzywam tutaj samorząd miejski do poważnego, uczciwego rozważenia mojej propozycji. Bez tego jest poważne zagrożenie likwidacji
SPZOZ-u, mówi się o spółce. Spółka zgodnie z kodeksem prawa handlowego jest zobowiązana do generowania zysków. Jeżeli by tego zysku nie było, spółka pada, przejmuje prywatny, a on może z tym robić co chce, nawet z tego szpitala zrobić pieczarkarnię, tak skrajnie, no, taka może byłaby wola jego. Także mam taki projekt i taką propozycję i bardzo proszę, żeby samorząd miejski bardzo poważnie to potraktował, bo jeżeli tego nie zrobimy, to, a dojdzie do katastrofy, to społeczność naszej gminy nigdy nam tego nie wybaczy. To jest niezwykle ważne, nie muszę nikogo przekonywać. To jest w zasadzie najważniejsza sprawa. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie opieki zdrowotnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący, pan Daleki. Panie Antoni Janik, uczestniczył pan w posiedzeniu komisji i z ust pana dyrektora do spraw lecznictwa usłyszał pan wyraźnie i miał pan prawo pytać. Pyta pan o wszystko i pan dyrektor wyraźnie panu powiedział, i ja to pytanie też zadałem, nie ma żadnego zagrożenia, szpital funkcjonuje, pacjenci są przyjmowani i deklaracje samorząd gminny taką składał. Nie będziemy do tego wracać. Dziękuję uprzejmie. Proszę, pan Janik. W swojej wypowiedzi pani dyrektor przed chwilą oznajmiła, że przyszły rok będzie bardzo trudny. To znaczy, że to zagrożenie będzie jeszcze większe i proszę naprawdę bez takich wycieczek, proszę poważnie potraktować ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Proszę, pan Tomiak, potem pan Wojciechowski. Szanowni państwo, no właściwie tak nie do końca bym się zgodził z tym, że ta placówka musi działać tylko i wyłącznie jako uspołeczniona, o czym mówi pan Antoni Janik. Uważam, że równie dobrze może działać jako spółka w połączeniu z samorządami. I z tym jakby się wiąże moje pierwsze pytanie do pani dyrektor, czy państwo jakby rozważaliście taką ofertę, która chyba została złożona przez nas lub też gdzieś tam w kuluarach się o niej mówi, żeby połączyć jakby wspólne siły i powołać tą spółkę z udziałem czterech samorządów. To jest jakby jedno pytanie. A drugie, wie pani co, chciałbym się odnieść do tego ubezpieczenia. Tutaj być może czegoś tam nie dosłyszałem, bo ja rozumiem, że państwo tutaj, żeście swoje ubezpieczenie zawarli z firmą PZU. Czy była też propozycja wystąpienia do jakiejkolwiek innej ubezpieczalni, bo nie bardzo zrozumiałem, że państwo się tam będziecie z prawnikami spotykać i tak nie do końca wiem, jak sytuacja wygląda. Dziękuję może bardzo. Może najpierw odpowiem na pytanie drugie. Ubezpieczenie zawieramy na drodze przetargu otwartego, który przygotowuje dla nas firma brokerska EIB z Torunia. W ubiegłym roku do tego przetargu przystąpiło tylko i wyłącznie PZU jako monopolista. Zresztą jak rozmawiamy z dyrektorami z innych szpitali, sytuacja się powtarza, czyli po prostu szpitale są, że tak powiem, mimo wszystko klientami wysokiego ryzyka z uwagi na rosnące roszczenia pacjentów w zakresie błędów medycznych tak zwanych. Liczba pozwów po prostu z roku na rok rośnie w skali całego kraju. Do tego doszło właśnie ubezpieczenie nowe, które się pojawiło w tym roku, czyli ubezpieczenie od tak zwanych zdarzeń medycznych, które obejmuje pozwy pacjentów nie na drodze sądowej, tylko poprzez wojewódzkie komisje orzekające, między innymi w Poznaniu taka komisja powstała. Z tym, że tam no, dużo bym o tym mówić. Na dzień dzisiejszy od 1 lipca rozporządzeniem ministra zdrowia, znaczy zmianą ustawy o lecznictwie właściwie, minister zdrowia wycofał się z tego wymogu posiadania tego ubezpieczenia dotyczącego tego roku i przyszłego. Natomiast będzie ono na pewno obowiązywało, chyba że się coś jeszcze wydarzy, od 2014 roku. Z tym, że no nieszczęście jest takie, że pan minister w trakcie roku zmienia prawo i większość szpitali już te polisy zawarła.
i boksuje się teraz z PZU o zwrot ewentualnie części składki, bo wypowiedziała te umowy po 1 lipca tego roku. W naszym przypadku jest sytuacja trochę inna, ale nie będę o tych niuansach prawnych mówiła. W każdym razie na dzień dzisiejszy mamy sytuację prawną w zakresie tego ubezpieczenia nieunormowaną i tak jak mówię, jest jutro po rozmowach będziemy wiedzieli coś więcej na ten temat. Co do drugiego pytania, to nie szpital jest tutaj stroną w rozmowach o ewentualnej spółce z udziałem gmin z naszego powiatu. Naszym organem założycielskim jest powiat wolsztyński i proszę kierować pytania do powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli można, Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Tomiak. Dziękuję Pani Dyrektor. Niewątpliwie ma Pani rację. W takim razie sceduję to pytanie na Pana Starostę. Proszę Panie Starosto. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że Pani Przewodnicząca udziela mi głosu w związku z powyższym, jeżeli Państwo pozwolicie, to na siedząco do kilku spraw związanych ze szpitalem i od razu może też będzie okazja pomówić o tym ciągu pieszo-rowerowym przez tak zwane łąki, Panie Burmistrzu, bo prosi Pan, żebym dwa zdania na ten temat powiedział. Ale żeby kontynuować sprawę związaną ze szpitalem. Przede wszystkim Panie Antoni, też humorystycznie, ja jako nieposażna czy nieposażna Pana tego nie pamiętam, raczej się nie będę nigdy pisał, biorąc pod uwagę mój wiek, urodę i zarost, który mam. Także bardzo się cieszę, że wreszcie, i to bardzo mocno podkreślam, zaczyna się mówić głośno o tym, o czym mówiliśmy od kilku lat, jeśli chodzi o współpracę samorządu związanych z funkcjonowaniem naszego szpitala. My oczywiście, Państwa jako samorządu miejskiego, mówię my jako samorząd powiatowy, nie jesteśmy w stanie zobligować do niczego w kontekście finansowania szpitala, w kontekście chociażby tego, co powiedziała przed chwileczką pełniąca obowiązki Pani Dyrektor Iwona Hamrol. Drodzy Państwo, powiem tylko tyle, że na te wszystkie zdania, które tutaj padły, może nie w kolejności takie, jak one padały, ale spróbuję ustosunkować się do pewnych rzeczy. Przede wszystkim, Panie Antoni, naprawdę nie ma żadnego łatania dziur, aby uzyskać kontrakty z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na kolejne lata. Dowodem na to jest fakt, o którym mówiła Pani Dyrektor, a jeżeli Państwu tych materiałów nie dostarczono, to ja bym prosił Pani Dyrektor, aby dostarczyć do Komisji Zdrowia, jakie kontrakty na rok 2013 zostały zawarte i jak one się mają w stosunku do kontraktów na rok 2012. Wszystkie te, które były, umowy były zawarte na kilka kolejnych lat, bo ta umowa obowiązuje na 5 lat, tylko są aneksowane na kolejne lata. Wszystkie te umowy zostały aneksowane i kontrakt szpitala jest nieco wyższy, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, ale naprawdę nieco. W stosunku do inflacji jest na pewno niższy, bo inflacja jest na poziomie 3%. I nie ma takiego zagrożenia, żeby te kontrakty, kontraktów nie było, ponieważ one już są podpisane, a jeżeli mówię nieprawdę, to proszę natychmiast Pani Dyrektor i Panie Dyrektorze interweniować. Tak, ale to są rzeczy, które są w trakcie i one będą też podpisane. Oczywiście, oczywiście. Szanowni Państwo, i tutaj też obawy Pana Antoniego. Panie Antoni, naprawdę dzisiaj nie ma dyskusji na temat sieci szpitali. Nigdzie. Ja wiem, że ona powstanie. Kiedyś ta sieć powstanie i będzie bardzo dobrze i tak jak Pan powiedział, jak my się w tej sieci znajdziemy. Ja w tej sprawie nigdy swojego zdania jako przewodniczący zarządu działający w komisji, działający w Radzie Społecznej nigdy nie mówiłem, że my w tej sieci szpitali nie mamy być, bo wtedy rzeczywiście szpital znajdzie się poza w ogóle wszystkim, co jest związane z finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Także sprawa sieci szpitali w tej chwili jest jakby odłożona nieco na półk. Jeśli chodzi o ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, o które pytał również Pan Tomiak tutaj, Pani Dyrektor wystarczająco dużo na ten temat powiedziała, ja tylko chciałbym dodać, że to, że myśmy uratowali prawie w tym roku prawie 300 tysięcy złotych, my, to znaczy mówię o powiecie, to jest tylko i wyłącznie decyzja, którą podjął zarząd powiatu w lutym tego roku, aby Pani Dyrektor, poprzednia Pani Dyrektor, tego nie płaciła. Bo wiedzieliśmy, że trwają prace związane z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, że ta kwota nie będzie musiała być zapłacona. I dobrze się stało. Natomiast wcale się nie należy dziwić PZU jako monopoliście w tej sprawie, że próbuje to wyegzekwować, nie mając podpisanej z nami umowy. I mogę tylko Państwu powiedzieć, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich powstała taka inicjatywa, myślę, że do Pani Dyrektor już to dotarło, aby szpitale powiatowe w skali całego kraju zastanowiły się, czy na przykład do wspólnej puli
wszystkich szpitali powiatowych, które oczywiście taką wolę wyrażą, włożyć określoną kwotę, na przykład 20-30 tysięcy złotych i mieć zabezpieczone w skali kraju na przykład kilka milionów złotych i z tego wszyscy, którzy do tej puli wejdą, mogliby korzystać, płacąc za te zdarzenia, które uzna odszkodowania komisja działająca przy panu wojewodzie. I to jest chyba pomysł, który w ciągu roku 2013 zostanie zrealizowany i nie będzie obligował szpitali, żeby od 2014 za te zdarzenia medyczne dodatkowo zawierać ubezpieczenie na poziomie w naszym przypadku 300 tysięcy, a szpitali większych, na przykład milion czy półtora miliona, patrz Puszczykowo, bo z takim problemem starosta poznański się boryka. Także myślę, że ten problem ubezpieczeń dodatkowych, który był wielkim niewypałem w ustawie o działalności leczniczej, naprawdę będzie rozwiązany. Ja chciałbym jeszcze tylko potwierdzić to, co powiedział przed chwileczką przewodniczący Komisji Zdrowia, pan Leszek Daleki. Przed chwileczką nawet zadawałem to pytanie tak po cichutku państwu z dyrekcji szpitala, którzy te obowiązki pełnią, do jakiego czasu za chwileczkę też powiem. Drodzy państwo, nie ma zagrożenia, żeby Wolsztyński Szpital przestał funkcjonować. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Z pełną odpowiedzialnością. Ja państwu powiem tylko, przechodząc do tego punktu związanego z wyborem dyrektora, bo ta procedura trwa. Do 7 grudnia, to może nie jest związane bezpośrednio, ale jest sprawa medyczna, w związku z tym powiem, do 7 grudnia kandydaci, którzy są zainteresowani naszym ogłoszeniem o naborze na stanowisko dyrektora, mogą składać wymagane ogłoszeniem dokumenty. Została powołana komisja, która składa się z 7 osób, które mogą być członkami tej komisji. To są przedstawiciele organu prowadzącego, w tym musi być jeden lekarz i przedstawiciel rady społecznej. Jest to 7-osobowy zespół i do 7, zgodnie z ogłoszeniem, wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą składać dokumenty na ten konkurs i po 7 zaczniemy procedurę rozstrzygania tego konkursu. Chcę państwu powiedzieć, że zainteresowanie tym konkursem jest, ale nie na tej zasadzie. Jak już słyszałem informację, że w samorządzie powiatowym jest 11 kopert już kandydatów na dyrektora, nie ma żadnej na dzisiaj, natomiast telefonów jest dużo. Nie wiem, ile do szpitala, bo państwo w szpitalu również informacji pewnych udzielają, co jest zgodne z ogłoszeniem i regulaminem konkursu, natomiast do nas, do samorządu powiatowego są pytania, nawet prośby o indywidualne spotkania, co jest absolutnie wykluczone. Powiedziałem członkom komisji jako jej przewodniczący, że nie ma takiej możliwości, żebyście państwo się indywidualnie spotykali z tymi, którzy taką wolę wyrażają, bo to może rodzić różnego rodzaju podejrzenia. Oczywiście, jeżeli ktoś to zrobi, to robi to na własną odpowiedzialność. W każdym razie nie ma takiej możliwości, żeby przed złożeniem dokumentacji spotykać się, czy nawet cała komisja, bo to jest wbrew ogłoszeniu o konkursie. I już na zakończenie, ja myślę, drodzy państwo, wracając do tego pierwszego wątku mówiącego o chęci współpracy, ja tylko mogę powiedzieć, bo ja nie znam takiego dokumentu, z którego by wynikało, że wszystkie 3 samorządy gminne są zainteresowane współpracą w zakresie utworzenia spółki, która samorządowej ze 100% udziałem. Były pewne deklaracje ze strony samorządu miejskiego w poprzedniej kadencji. Był w zeszłym roku państwa apel w tej materii. Tak się chyba dobrze składa, że ten plan pracy zawsze służba zdrowia jest w końcówce roku, bo więcej zachorowań jest. Także spotykamy się prawie w rok od tego apelu. Ja tylko apelowałbym teraz do państwa, jeżeli byście przewidywali cokolwiek w budżecie swoim na rok przyszły, pomocy finansowej dla szpitala za pośrednictwem powiatu czy bezpośrednio do szpitala, bo to są kwestie procedur ustawy o finansach publicznych, to naprawdę będzie to dobrze odebrane. Ja tylko mogę powiedzieć, że my do dnia dzisiejszego, do roku 2011 w Wolsztyński Szpital włożyliśmy ponad 10 milionów złotych. I państwo te dane macie, bo ja w zeszłym roku na tym spotkaniu listopadowym, 30 listopada, takie dane państwu przedstawiałem. I tyle, jeśli chodzi o sprawa pielęgniarek jeszcze, drodzy państwo. Pani dyrektor tak z marszu to powiedziała, ale ma dużą wiedzę, bośmy to analizowali wspólnie. Drodzy państwo, minister zdrowia na kolejny kuriozalny pomysł. Ja przepraszam, że tak mówię, bo teraz działam przeciwko sobie i przeciwko pielęgniarkom i położnym, które pracują też w Wolsztyńskim Szpitalu. Ale znowuż wymyślono coś, że ustalić nowe normy zatrudnienia położnych i pielęgniarek w szpitalach.
Na moją prośbę po wizycie na Zarządzie Związku Powiatów Polskich poprosiłem o takie zestawienie pana dyrektora Rabiego i się okazało, drodzy państwo, że na przykładzie 5 oddziałów naszego szpitala trzeba by według tych nowych norm zatrudnić dodatkowo, panie dyrektorze, jeśli dobrze pamiętam, 37 pielęgniarek. Biorąc pod uwagę, to jest na przykładzie 5 oddziałów, a tych oddziałów jest znacznie więcej. Czyli można założyć, że około 50 by tych pielęgniarek było dodatkowych. Chcąc spełnić te normy, o których mówi projekt rozporządzenia, które ma wejść 1 stycznia. Biorąc pod uwagę, że koszt brutto jednego zatrudnienia pielęgniarki miesięczny wynosi 3000 zł, to też mam informację od państwa ze szpitala, bo tak to jest brutto, mówię, to jest zupełnie co innego niż to, co na rączkę. No to łatwo policzyć, że 50 razy 3000 to jest 150 tysięcy miesięcznie, razy 12 łatwo policzyć, jakie to są pieniądze. W skali kraju, drodzy państwo, zostało to wyliczone, wczoraj dostaliśmy te dane, to jest rzędu 1,5 do 2 miliardów złotych dodatkowych środków, których w budżecie Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, że nie ma. I będzie mniej pieniędzy jak w zeszłym roku. Patrz, to co powiedziała pani dyrektor, jeśli chodzi o zwiększenie budżetu szpitali, bo też w mediach mówi się o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał więcej pieniędzy niż w tym roku. Nieprawda. Myśmy to sprawdzili jako samorząd powiatowy. Z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia mamy informację, ile będzie przeznaczone na szpitale w Wielkopolsce. Kliniczne, akademickie, wojewódzkie i powiatowe. Nie chcą nam powiedzieć, ile na powiatowe będzie przeznaczone, bo ich jest mniej. Wystosowaliśmy pismo do Narodowego Funduszu, że mamy obawy, że tych środków, biorąc pod uwagę inflację i wzrost kosztów utrzymania szpitali, będzie ich średnio o 2-3% mniej. I to się potwierdza, bo pani dyrektor dzisiaj powiedziała, że budżet szpitala ma wzrosnąć o 0,7%, a inflacja jest 3,5%. Tak, proste liczenie. I drodzy państwo, już może na zakończenie sprawa tego ciągu pieszo-rowerowego przez tak zwane łąki, panie burmistrzu, tak? Dobrze mówię? Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że samorząd miejski oczywiście złożył do nas wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. To pozwolenie zostało wydane. Ja nie mówię o terminach, bo to jest nieco dalej, chyba w terminie. Natomiast pan Wolak, prezes zarządu ekstraktów słodowych, zaskarżył naszą decyzję do wojewody, czyli zaskarżył wydane pozwolenie przez starostwo do wojewody. Wojewoda naszą decyzję utrzymał w mocy, czyli nie stwierdził, żeśmy popełnili jakikolwiek błąd, czyli równocześnie patrząc do tyłu, jeśli chodzi o decyzję lokalizacyjną wydaną przez gminę i tak dalej, wszystkie dokumenty były dobrze, ale oczywiście pan Wolak nie jest zadowolony z tego, w związku z tym zaskarżył decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zaskarżył, że pan wojewoda nie ma racji, umówiąc, że wydane zostało pozwolenie zgodnie z prawem. I na takim etapie to w tej chwili jest. To oczywiście powoduje zatrzymanie pewnych prac związanych z rozstrzygniętym przetargiem, ale nie wiem, czy pracę państwo wstrzymaliście w tej materii, czy nie. Trudno mi się w tej chwili wypowiadać na ten temat. W każdym razie my bardzo systematycznie, szanowni państwo, w różnych sprawach związanych tej ulicy Dąbrowskiego i sąsiedztwa WSE dostajemy korespondencję średnio 2-3 pisma w tygodniu, a nieraz i jednego dnia dwa przychodzą w tej sprawie. Także mamy też określony problem, żeby to w jakiś sposób rozwikłać. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tutaj tylko to potwierdzić, że to, co pan starosta mówił w sprawie szpitala, o tym naszym apelu i deklaracji, jest faktycznie prawdą, bo cały czas my tutaj interesujemy się sprawą szpitala. Nie jest ona dla nas sprawa nieważna. I tak jak pan starosta powiedział, deklarację złożyliśmy w grudniu 2008 roku, apel złożyliśmy w listopadzie 2011 roku, a jeszcze przedtem złożyliśmy też apel w roku 2007. Także to tutaj się potwierdza. Dziękuję. Jeszcze może tylko pan Tomiak, pan Wojciechowski, pan Daleki i pan Janik. Proszę bardzo. Panie starosto, być może ja to pytanie mało precyzyjnie zadałem. W takim razie pozwolę sobie powtórzyć, że gdyby była taka wola ze strony, ja myślę, że ona jest, ale gdyby była taka wola ze strony trzech samorządów tworzących powiat wolsztyński, czy pan jako starosta
wyraziłby również taką chęć utworzenia spółki na bazie tych czterech samorządów. I czy uważa pan na dzień dzisiejszy, czy taka jest potrzeba? Być może pana zdanie na ten temat jest inne. Dziękuję bardzo. Panie starosto, odpowie pan? Oczywiście. Odpowiem to, co mogę powiedzieć w tej chwili. To znaczy powiem tak. Wola współpracy, bez względu na to, w jakiej formie prawnej będzie funkcjonował szpital w Olsztynie, czy to będzie SPZOS, czy to będzie spółka kapitałowa, czy jeszcze inna, wydzierżawienie tego, co jest chyba najmniej, że tak powiem, popularnym w tej chwili elementem wydzierżawienia wszystkiego, co jest związane ze szpitalem na zewnątrz, to jest wielkie ryzyko, drodzy państwo. Ja tu mam artykuły, że w Mysłowicach przekształcenie szpitala, bo to pisze w prasie, w spółkę kapitałową spowodowało nic, właściwie nic nie spowodowało na plus, oprócz tego, że 250 tysięcy miesięcznie spółka ponosi dalej strat. Czyli samo przekształcenie szpitala w spółkę, jakąkolwiek, to jest po prostu nic nie daje. Jeżeli za tym nie pójdzie odpowiednia restrukturyzacja, to chyba wszyscy, łącznie z państwem z dyrekcji i w szpitalu, wszyscy doskonale wiedzą, że trzeba przeprowadzić kompletną restrukturyzację tego. To jest jeden temat. Szpital może zgodnie z ustawą o działalności leczniczej funkcjonować w różnych formach prawnych, w tym również jako SPZOS. Ale tutaj jest jeden bardzo ważny warunek. Warunek jest taki, aby szpital za rok 2013, jeśli dobrze pamiętam, albo inaczej za 2012, nie miał takich zobowiązań, które spowodują przekroczenie określonego wskaźnika, który z kolei zmusi samorząd powiatowy do podjęcia procedury przekształcenia tego szpitala. Ale w samorządzie powiatowym, szanowni państwo, możecie analizować wszystkie dokumenty związane z zarządem powiatu, gdzie są protokoły, z sesji powiatu. Nigdy nie było żadnej decyzji na temat tego, że szpital w Olsztynie ma być przekształcony w spółkę, już nie daj Boże sprzedać ją. Ja powiem trochę humorystycznie może, ale wiecie państwo, jak do mnie dotarło półtora miesiąca temu informacja, że dzieje się w szpitalu coś takiego za przyzwoleniem starosty Wolsztyńskiego, żeby ten szpital sprzedać, bo we Francji jest inwestor, który chce położyć pieniądze na stół. Ja mówię specjalnie we Francji, a państwo się domyślcie tylko, o co chodzi. To po prostu mnie ogarnął pusty śmiech. Bo nie ma takiej osoby fizycznej, która by na dzisiaj położyła na stół pieniądze, które kupi ten szpital na pniu. Bo jego majątek, ja pani księgowa tutaj jest, myślę, że nie zamyka się kwotą 20 milionów. Ja bym wszystko wziąć pod uwagę. Myślę, że to jest za mało. Natomiast funkcjonowanie tego szpitala w formie, tak jak powiedział pan Tomasz, zadając takie pytanie, w formie spółki ze 100% udziałem samorządów tworzących powiat wolsztyński, w jakiejś tam dalekiej perspektywie jest to możliwe. Jest to możliwe. Ale musi być w tej materii jednomyślność i muszą przejść wszystkie procedury, które wynikają z ustawy o działalności leczniczej o przekształceniu szpitala. Spółkę samorządową, jeszcze raz powtarzam, bo form jest kilka. Można wydzierżawić jeden oddział, można wydzierżawić drugi, można różne rzeczy robić w szpitalu, bo ta ustawa na to pozwala, ale każda z tych metod przynosi jakieś ryzyko. Najmniejszym ryzykiem, w mojej ocenie, jeszcze raz powtarzam, po mojej ocenie, bo takie pan zadał pytanie prawie że personalne do mnie, najmniejsze ryzyko jest takie, że gdyby była potrzeba przekształcenia, to tylko i wyłącznie spółkę ze 100% udziałem kapitału samorządów tworzących powiat wolsztyński. Ale tu musi być pełen konsensus, że wszyscy tego chcą. A drodzy państwo, na pewno na dzisiaj tego nie ma. Ja nie mówię tu o państwu tutaj, o Radzie Miejskiej i tak dalej. Trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju inne aspekty, że z innych gmin mieszkańcy są przyzwyczajeni do leczenia się w innych szpitalach. I państwo wiecie, o czym mówię. Mówię o gminie Przemyśl, bo to jest prawda. Przecież my mamy ze statystyk wynika, i to państwo mogą tylko potwierdzić, że część pacjentów z rejonu południa naszego powiatu, w cudzysłowie mówiąc, ucieka nam do Kościana. I to jest naturalne. Ludzie tam się leczyli od x lat, całe pokolenia i są do pewnych rzeczy przyzwyczajeni. Co wcale nie oznacza, że tych pacjentów my nie ściągamy na przykład z Grodziska czy Nowego Tomyśla, bo tym sobie rekompensujemy z powiatów Grodziska w ten sposób, że mamy tych pacjentów więcej niż by się mogło na pozór wydawać, jakby tracimy przez udział gminy Przemęt. Ja nie mówię tego w sensie złośliwym w stosunku do gminy Przemęt. Mówię, że takie jest po prostu życie i takie są realia. Dziękuję bardzo. Może w tej chwili jeszcze oddam głos panu burmistrzowi, a potem pójdziemy tak kolejno, jak mówiłam. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że bardzo dobrze, że ta dzisiejsza dyskusja odbywa się na zasadzie rozmawiania o bardzo, bym powiedział,